Daria Pacańska, witam i zapraszam. Aborcja to bardzo kontrowersyjny temat. Kto może podejmować decyzję w tym zakresie i czy kobieta powinna mieć wybór? Moimi Państwa gośćmi są Anna Zawadzka, dzień dobry Państwu. Oraz Artur Zawisza, Ruch Narodowy, dzień dobry. Pani Anno, czy poszła Pani do kościoła zrobić tylko ten protest? Czy generalnie chodzi Pani do kościoła i sprzeciwia się Pani temu, co jest tam wartością, które są tam prezentowane? Tutaj też zadaję to pytanie w solidarności z moim kolegą po fachu z innej telewizji, który nie uzyskał na to pytanie odpowiedź. Proszę Pani, mnie nie interesuje Solidarność Mediów, która i tak wprowadza przedstawicieli Kościoła katolickiego do różnych programów telewizyjnych i radiowych. Chciałabym, żeby Kościół katolicki nie wtrącał się w prawodawstwo polskie, bo jak dotąd Polska nie podpisała, nie złożyła lenna Watykanowi. Więc jeżeli nie złożyła lenna Ale chodzi lenna Pani do Kościoła, bo tam zazwyczaj chodzą nie ludzie. Złożyła lenna Watykanowi, to nie powinien się w to wtrącać. Zostałam tu zaproszona po to, żeby porozmawiać na temat aborcji. Aborcja, decyzja o aborcji powinna leżeć tylko i wyłącznie w gestii kobiety. My nie powinniśmy się spotykać w telewizji, nie powinniśmy się spotykać w radiu, tylko powinien być to prawo istnieć, tak jak istnieją inne prawa. Nikt nie ciąga się po telewizjach rozmawiając na temat ustawy o ziemi, nikt nie ciąga się po telewizjach, żeby rozmawiać o ustawach o ruchu drogowym i tak dalej. Taka ustawa powinna być, to nie jest, aborcja nie powinna być obowiązkowa dla wszystkich, ale powinna być bezpłatna, tak jak edukacja seksualna, tak jak antykoncepcja, tak jak dostęp do badań ginekologicznych. Powinna być bezpłatna dla każdego narzeczenia. Panie Arturze, czy Pan się z tym zgadza? Prawie z żadnym zdaniem mojej przedmówczyni nie mogę się zgodzić, ponieważ te wypowiedzi naruszają kanony logiki. Otóż po pierwsze, zabicie dziecka, tak zwana aborcja, jest wyborem kobiety. Kobieta może dokonać takiego wyboru, natomiast prawodawca ocenia ten wybór. Jako ludzie dokonujemy różnych życiowych, moralnych wyborów, tylko od tego jest prawo oparte na moralności, aby te wybory oceniać, dobre chwalić, a złe ganić, czy w niektórych szczególnych przypadkach karać. Tak więc to są podstawy cywilizacji, także w szczególności w takim kraju jak Polska, który 1050 lat temu został ochrzczony i nie ma w tym nic dziwnego, że wielka instytucja społeczna, do której należą miliony polskich obywateli będących katolikami, bywa także reprezentowana w mediach i to rzadko. Ale czy kobieta nie powinna mieć wyboru? Nie może. Ależ ma ten wybór. Przecież ma ten wybór, tak jak każdy z nas dokonuje w każdej sprawie wyborów. Tylko te wybory są oceniane przez moralistę od strony moralnej, przez prawodawcę od strony prawnej. Te wybory muszą podlegać jakiejś ocenie. Czyli za przerwanie ciąży według Pana powinna być kara. Ale dzisiaj taka kara jest, jeżeli ktoś zabija dziecko w sytuacji takiej, która nie jest dozwolona prawem. Natomiast w dyskutowanej obecnie ustawie chce się tę ochronę uczynić kompleksową, pełną, chronić każde życie ludzkie. I dlatego o tej ustawie rozmawiamy i wbrew temu, o czym mówi Pani, rozmawiamy także w innych programach, o ustawie o ziemi, ustawie o ruchu drogowym, o wszystkich tych ustawach. Być może Pani nie ogląda telewizji, ale przecież o wszystkich tych ustawach dyskutuje się także o tej szczególnie wrażliwej, jaka dotyczy ochrony życia ludzkiego. Pani Anno, był też, rozmawiałam kilka dni temu z profesorem Chazanem, który powiedział, że nie ma żadnej sytuacji, która usprawiedliwia zabicie drugiego człowieka. Czy Pani w ogóle rozpatruje to w tych kategoriach? Proszę Państwa, tak jak powiedziałam na początku, ta ustawa powinna istnieć w kafeterii praw, powinna być wprowadzona na przełomie wtedy, kiedy była budowana konstytucja i nikt nie ma prawa pytać się kobiety, czy ona dokona aborcji, czy nie, dlatego że decyzja o tym, czy ona dokona aborcji, czy nie, należy tylko i wyłącznie do kobiety, bo to jest jej integralne ciało, jej organizm i nikt wara każdemu od niego, każdemu, każdej ideologii. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Kościół rozmawiał z kobietami, które się do niego zgłoszą, pytały o radę, czy mają, czy nie mają. Proszę bardzo, może wydać swoją opinię, ale Kościół nie może. Chyba przychodzą takie osoby, które nie się może wpływać. Zgłaszają, które chcą wysłuchiwać jakby tego, czego naucza Kościół.
Kościół nie może wpływać na prawo. Prawo powinno polegać na tym, że ustawa powinna dopuszczać każdej osobie bezpłatny dostęp do aborcji. To jest prosty zabieg w bardzo bezpiecznych warunkach szpitalnych. Na temat tworzenia ustawy o aborcji powinni dyskutować specjaliści z zakresu ginekologii, z zakresu genetyki. Z pewnością, jakbyście Państwo, ja już proponowałam to Wam, nie wiem, czy to zostanie wyemitowane, czy nie, proponowałam Wam, żeby na nasze miejsce posadzić specjalistów, wykorzystalibyście czas na to, żeby w sposób edukacyjny przedstawić informacje około aborcyjne. Nie dokonaliście tego, znowu sobie pozwoliliście na to, żeby przedstawić szopkę. Proszę, to jest Wasze zadanie. Ja będę zawsze twierdziła, że o ustawie. Pani Anno, ale to nie jest szopka. Byli specjaliści. Profesor Chazan jest ginekologiem. Były też osoby, które mają poglądy podobne do Pani. I to też jest spór między specjalistami, tak? To nie jest tak, że każdy specjalista uważa, że aborcja jest dobrym rozwiązaniem. Też tutaj na tym polu są przeciwne zdania. Ale tylko oni powinni na ten temat dyskutować. Tylko oni. No, gdybyśmy się konsekwentnie mieli trzymać tego dziwacznego stanowiska, to pani Anna nie powinna jako nieginekolog ani razu wypowiadać się o aborcji, a przecież czyni to często, można by powiedzieć, bez przerwy i jak widać bardzo chętnie, także zaprzecza samym własnym słowom. Otóż każdy człowiek ma prawo, a wręcz obowiązek rozmawiać o kwestiach, które dotyczą podstawowych zagadnień moralnych. W tym konkretnym przypadku mówią feministki o tej sprawie, mówi też Kościół, dalece bardziej wpływowa i znacząca instytucja społeczna i historycznie zakorzeniona niż ruch feministyczny. Ale przede wszystkim to nie jest inicjatywa legislacyjna tak zwanego Kościoła. To ludzie świeccy zgromadzeni w Federacji Ruchów na Rzecz Obrony Życia, czy w szczególności w Fundacji PRO, w Komitecie Inicjatywy Legislacyjnej, podejmują ten temat. To żadni kapłani w koloratkach czy sutannach, ale po prostu młodzi, często ludzie płci obojga, w tym liczne niewiasty, zbierają dziesiątki, setki tysięcy podpisów za takim prawem, które chroni ludzkie życie, więc nie ma co w tym momencie wyzłośliwiać się na temat Kościoła, tylko trzeba podjąć debatę moralną, a co za tym idzie prawną, nie zganiać tego tylko na ginekologów, z całym szacunkiem dla tego szlachetnego zawodu, ale ginekolog zna się na sztuce lekarskiej, na moralności wszyscy musimy się znać, a o prawie decyduje prawodawca, czyli wybrany. Ale pytanie, czy nie każdy powinien decydować na podstawie swojej moralności? Ależ każdy z nas decyduje. Jesteśmy jako ludzie skazani na codzienne wybory moralne. Dzisiaj o 8 rano, dzisiaj o 9 rano i dzisiaj o 10 rano. Codziennie dokonujemy to wyborów. To może nie regulować tylko jeżeli przechodzimy kwestii aborcji prawnie, jeżeli przechodzimy przez czerwone światło, to policjant nas zatrzymuje, a sąd może skazać. Jeżeli zabijamy innego człowieka, to popełniamy przestępstwo. No przecież, pani redaktor, całe życie ludzkie jest na tym oparte. Telewizja też działa w ustawie w oparciu czas, o kodeks spółek handlowych jako firma, w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji jako medium, w oparciu o kodeks pracy ze względu na zatrudnianie ludzi, ze względu na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, podpisując umowy z innymi kontrahentami. Mhm. Pani chciałaby zlikwidować kodeks pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych, czy ustawę o radiofonii i telewizji, żeby każdy mógł sam wyborów dokonywać? No bądźmy poważni, bądźmy poważni. Pani Anno, pojawiły się zarzuty, że ten że protest... chcę zlikwidować kodeks pracy. Nieprawda, nie chcę zlikwidować kodeksu pracy. Kodeks pracy musi być twardy, protest, mocny i zawsze... Pani, a nie chce pani, żeby pracodawca pani mógł udział... na zbity pest wywalić pracownika, bo takiego wyboru moralnego dokonuje? Nie chciałaby pani, żeby każdy pracodawca mógł na zbity pest wywalać z pracy? To już pani tego wyboru odmawia? Rozmawiamy o aborcji. Ale ja pokazuję niekonsekwencje w myśleniu. I słusznie, tylko tym bardziej trzeba życie ludzkie chronić. Pani Anno, pojawiły się zarzuty, że ten protest, w którym wzięła Pani udział, to była ustawka mediów. Czy tak faktycznie było, czy to kobiety się zebrały, żeby zaprotestować w kościele? Proszę Pani, o to, czy była ustawka mediów, proszę się media pytać. Ja chciałabym się odnieść do tego tematu. Ale Pani wzięła w tym udział. Chciałabym się odnieść do tego, w czym jestem, w tym programie i do tego, co przed chwilą Pan Zawisza powiedział. Nigdy nie odbieram ludziom przeciwnym aborcji możliwości decydowania o niepodjęciu aborcji. Każdy człowiek ma prawo do swoich indywidualnych decyzji. Każdy człowiek, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami, obowiązuje nas konstytucja, obowiązuje nas cały szereg
przywilejów z tym związanych. Natomiast mówię tylko i wyłącznie i podkreślam dobitnie, że na temat kształtu aborcji, kształtu prawa aborcyjnego powinni rozmawiać tylko i wyłącznie specjaliści, na temat samego kształtu. Natomiast jeżeli będzie i musi istnieć takie prawo bezpłatnego dostępu do aborcji, to nie jest to związane absolutnie z tym, że wszystkie katoliczki będą musiały takiego aktu dokonać, czy nawet nie katoliczki, a niechcące zostać. Tutaj musimy postawić dokonać. Pani Anno kropkę. Ja jeszcze bym chciała uzyskać odpowiedź na moje pytanie, czy wzięła Pani udział w ustawce mediów? Nie, w ustawce mediów nie brałam udziału. Czyli to była Pani decyzja i absolutnie odważna. Akcja zorganizowanych kobiet. Ja mogę odpowiadać tylko za siebie, byłam tam sama, według swojego sumienia i pójdę tam zawsze wtedy, kiedy będę to uważała za słuszne. I jeszcze jedna niekonsekwencja, Pani żąda prawa do tak zwanej bezpłatnej aborcji, czyli w istocie do tego, żeby płacił podatnik. A więc mówi Pani, że jest to wybór jakoby indywidualny, a chce Pani prawo i budżet państwa zaangażować do płacenia za Pani złe wybory moralne. Czyli Pani w istocie chce ustawy proaborcyjnej finansowanej przez państwo. Zaprzeczając własnym słowom o wolności. Pani chce zmusić wszystkich podatników, żeby płacili za pani aborcję. Chce pani zmusić. To chciałabym usłyszeć. Mówię to przed kamerami, a pieniądze bardzo łatwo złapać, zdejmując finansowanie Kościoła katolickiego Benz. Bardzo dziękuję państwu. Benz. Dziękuję za rozmowę.